na pewno mecz nie ułożył tak się, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Bardzo sami praktycznie strzeliliśmy sobie bramkę i można powiedzieć, że do przerwy nasza gra nie wyglądała najlepiej. W przerwie wyszliśmy, mieliśmy okazję do wyrównania, mieliśmy kilka dogodnych, bardzo dogodnych sytuacji do strzelenia bramki. Jestem zły, że nie wykorzystaliśmy przynajmniej jednej. Dostaliśmy nową bramkę, prawdopodobnie ze spalonego, ale to już w tym momencie nie ma najmniejszego znaczenia. Próbowaliśmy do końca odwrócić losy spotkania, ale zabrakło nam na pewno troszkę umiejętności, ale na pewno głównym naszym kontynentem jest gra defensywna. Gratuluję Kornelowi Tarasiewiczowi i Czepu. Grali dzisiaj najlepsi zawodnicy i to, co mieliśmy najlepsze, dopuściliśmy dzisiaj do gry. Ci zawodnicy, którzy byli zadbać o to, żeby wynik był dla nas pozytywny. Nie mam pretensji, takie braki spadają na wszystkich stadionach. Mam pretensję, że nie zareagowaliśmy właściwie i nie zagraliśmy z większą agresją i z większą przede wszystkim wolą strzelenia bramki. Mam pretensję do mojej drużyny, że w tym elemencie na pewno nie zrobiliśmy wszystkiego, co mogliśmy zrobić, a do Maćka nie mam pretensji, bo takie sytuacje w piłce się zdarzają. Mieliśmy 87 minut na to, żeby odwrócić do systemu. Ja bym sobie też do mnie, a jakie widzi Pan pozytywy w grze teraz? Na pewno kwadrans po przerwie był to widzek, jaki chcemy oglądać, dążący do strzelania bramki, stwarzający sytuacje dogodne, do jej zdobycia. I na pewno może też cieszyć gra młodych zawodników, reprezentantów polskich, którzy zagrali w tej przerwie dwa ciężkie mecze w reprezentacji i dzisiaj też byli naszymi wyróżniającymi się postaciami. Dziękuję za gratulacje. Faktycznie te pierwsze, nie wiem, może 10 minut po przerwie było nie najlepsze w naszym wykonaniu, ale uważam, że generalnie biorąc całe spotkanie, zwycięstwo nasze jest zasłużone. Przy 2-0 musimy lepiej wynegocjować te nasze kontrataki i potarczyliśmy grać. Wiemy, że to jest nasza silna strona, szybkie wyjście z głębi defensywy. Może ten wynik w końcówce szczególnie mógł być wyższy, ale tak bym powiedział, różnie mógł się ten mecz ułożyć przy szczególnie jednej takiej dogodnej sytuacji, gdzie bardzo dobrze się zachował Strączek. Nie wiem, czy była brata dla nas druga ze spalonego. Takie mecze się zdarzają, nie chodzi tylko o to, że jeżeli była to, było to minimalnie spalone, nie wiem. Ja chciałem powiedzieć rzecz o nim, że ta druga bramka była bardzo ładna. Wyjście na piłkę prostopadłą, zagranie między obrońców. I szczerze mówiąc, zasłużyliśmy na zwycięstwo dzisiaj.